W imieniu samorządu gminy Ogólniki Śląskie zwracam się z prośbą, z apelem do pana premiera, aby w najbliższych dniach nie zawetował budżetu Unii Europejskiej. Jak ważny jest on dla nas, dla samorządów, dla całego kraju, niech świadczą chociażby liczby, które mówią o dofinansowaniu inwestycji na przestrzeni naszego członkostwa w Unii Europejskiej. To ponad 1 100 000 000 000 zł inwestycji, z którego Unia Europejska lwią część, bo aż 660 miliardów złotych dofinansowała inwestycje. W naszej gminie wykonaliśmy na przestrzeni ostatnich tylko 6 lat inwestycje wartości ponad 100 milionów złotych. Bardzo prosimy, aby pamiętać o tym, że Unia Europejska to szansa dla rozwoju naszych małych, lokalnych społeczności. To również proszę pamiętać o tym, że możliwość podróżowania po Europie, możliwość zdobywania doświadczenia przez młodych ludzi, studentów w ramach programu Erasmus. Niebagatelna liczba 200 tysięcy studentów na przestrzeni ostatnich lat miała możliwość wymiany studenckiej na różnych uczelniach w Europie. Bardzo prosimy, panie premierze, zwracamy się z prośbą, z apelem. Proszę nie wetować budżetu Unii Europejskiej. Dziękuję.